Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Ratusza. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie informuje, że trwa plebiscyt na najpopularniejszą książkę minionego roku Gryf Literacki 2012. Do tytułu nominowane zostały wydawnictwa z 2012 roku oraz te z końca 2011 związane z powiatem wejherowskim. Jak zawsze o wyborze najpopularniejszej książki powiatu decydują bibliotekarze. Każda biblioteka miejska i gminna posiada jeden głos. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 marca na uroczystym zakończeniu konkursu. Dodajmy, że patronem medialnym tegorocznej edycji konkursu został Wejherowski Oddział Dziennika Bałtyckiego. Na łamach gazety oraz na stronie internetowej www.wejherowo-nasze-miasto.pl można równolegle oddawać głosy na publikacje nominowane do tegorocznej Nagrody Literackiej. Tytuł, który zwycięży w tym plebiscycie, zdobędzie nagrodę czytelników Dziennika Bałtyckiego. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na przedstawienie teatralne Magiczny Ołówek w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa. Ta niezwykła bajka pokazuje dzieciom, że tylko ciężką pracą, rozwijaniem własnych talentów i pomaganiem innym można zyskać szacunek i przyjaźń innych ludzi. Przedstawienie w ramach akcji Ferie w Bibliotece odbędzie się 19 lutego o godzinie 10. Wstęp wolny. Grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona. Tych, którym nie udało się w tym roku zapisać na ferie z Wejherowskim Centrum Kultury, organizatorzy ferii serdecznie zapraszają na przedstawienie teatralne pod tytułem Cynamon i Trusia – Podróż do lata w wykonaniu Koła Teatralnego Eksperyment. Spektakl zaprezentowany zostanie w piątek 15 lutego o godzinie 12 w Auli Gimnazjum nr 1. Wstęp wolny. W dzisiejszych wieściach to już wszystko, a na kolejne serdecznie zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.